Dziękuję pani marszałek. Szanowni państwo, oczywiście idea Igrzysk Europejskich to wspaniały pomysł i oczywiście sport, rywalizacja, karta olimpijska. Sam byłem zawodowym sportowcem, wiem, że to są ważne przesłania. Natomiast Igrzyska Europejskie, trzeba wspomnieć, to jednak nie są te główne, najważniejsze igrzyska światowe, które cieszą się największą popularnością. Przypomnę tylko, że w Igrzyskach Europejskich nie wystąpią jednak czołowe dyscypliny, w tym najważniejsze gry zespołowe. I ta państwa retoryka, że to wspaniała promocja, no troszeczkę bym się z tym jednak wstrzymał, patrząc na tym, co się działo i w Azerbejdżanie, i na Białorusi, że to taka wspaniała promocja regionu czy też miasta. I pytanie, bo oczywiście cała dyskurs tu się rozbija troszeczkę o finanse. Kto zapłaci za to wszystko, szczególnie za koszty organizacyjne tej wielkiej imprezy? Przypomnę, około 4000 sportowców. Koszty są szacowane na około 300 milionów złotych. Czyli transport, nocleg, wyżywienie, opieka medyczna, bezpieczeństwo w tym trudnym czasie covidowym. Kto za to zapłaci? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.